Naszkicuj wykres funkcji f od x o równaniu x do potęgi czwartej minus 6x do kwadratu plus 5. Zaczniemy od wyznaczenia dziedziny funkcji, czyli punkt pierwszy. Wyznaczamy dziedzinę funkcji. Funkcja f od x jest to funkcja wielomianowa, czyli jest ona określona dla wszystkich x rzeczywistych. W drugim punkcie znajdziemy punkty przecięcia wykresu funkcji f od x z osiami układów współrzędnych. Zaczniemy od osi o x. Czyli musimy znaleźć miejsca zerowe naszej funkcji f? Wartość funkcji dla wszystkich punktów leżących na osi o x wynosi 0. Czyli zapiszmy, że f od x wynosi 0? Możemy w miejsce f od x wpisać wzór na tą funkcję, czyli mamy x do potęgi czwartej minus 6x do drugiej plus 5 ma wynosić 0. Skorzystamy tu z podstawienia. Za każde x kwadrat będziemy wstawiać t, ponieważ y, x kwadrat zawsze przyjmuje wartości większe bądź równe 0, więc nasze t również będzie przyjmowało wartości większe lub równe 0. Tu mamy x do potęgi czwartej, czyli możemy zapisać to jako t do potęgi drugiej. Dlatego, że mamy x do drugiej do drugiej, razem daje nam x do czwartej. Minus 6t plus 5 ma być równe 0. W ten sposób otrzymaliśmy równanie kwadratowe z niewiadomą t. Obliczmy delt. b kwadrat, czyli 6 do kwadratu, minus 4 razy 1. I razy C, czyli razy 5. Co nam daje 36 minus 20, czyli 16. Więc pierwiastek z delty to będzie 4. Ponieważ delta jest dodatnia, mamy dwa pierwiastki. Czyli liczymy T1 i T2. T1 ze wzoru minus B minus pierwiastek z delty przez 2A. Co nam daje... 1, natomiast te 2 ze wzoru minus b plus pierwiastek z delty przez 2a, co nam daje 5. Warunek był taki, aby t było większe lub równe 0. Oba te spełniają ten warunek, więc teraz pod t te wstawiamy nasze wyrażenie x kwadrat, czyli dostaniemy x kwadrat równe 1. I x kwadrat równe 5. Spierwiastkujmy to obu stronie, czyli dostaniemy, że x równa się 1 lub x równa się minus 1, natomiast tu będziemy mieli x równe pierwiastek z 5 lub x równe minus pierwiastek z 5. Czyli nasz wykres przecina oś o x w punktach współrzędnych 1, 0, minus 1, 0. Pierwiastek z 5 i minus pierwiastek z 5. Teraz poszukajmy jeszcze punktów przecięcia z osią o y. Czyli widzimy, że wszystkie punkty leżące na osi o y, X współrzędna xowa wynosi 0. Czyli teraz będziemy za x -a wstawiać 0, czyli liczymy f od 0 i to nam się wyzeruje. Drugi czynnik również się wyzeruje, zostaje nam 5. Czyli punkt przecięcia wykresu z osią o y ma współrzędne 0,5. Zaznaczmy go. Ponieważ dziedziną funkcji jest cały z liczb rzeczywistych, nasza funkcja na pewno nie będzie posiadała asymptot pionowych. Natomiast może posiadać asymptoty poziome, więc badamy, w jaki sposób zachowuje się wykres funkcji w nieskończoności i w minus nieskończoności. Obliczmy więc granicę przy x x-ach zmierzających do nieskończoności z naszej funkcji f od x. Wstawię już wzór naszej funkcji, czyli x do 4 minus 6x kwadrat plus 5. Podstawiając za x -a nieskończoność dostaniemy nieskończoność minus nieskończoność. Więc musimy przekształcić naszą funkcję, więc proponuję, aby wyciągnąć przed nawias x najwyższej potęgi, czyli w naszym przypadku x do potęgi czwartej. I w nawiasie dostaniemy 1 minus 6x kwadrat przez x do czwartej plus 5 przez x do czwartej. Teraz, jeśli opuścimy nawias, to z powrotem dostaniemy wyrażenie z piętra wyżej i teraz jeszcze tylko uprośćmy to nasze wyrażenie czyli dostaniemy x do czwartej w nawiasie będzie 1 minus 6 przez x do drugiej i tu na końcu mamy 5 przez x do potęgi czwartej teraz jeśli nasze x -y zmierzają do nieskończoności to wyrażenie x do potęgi czwartej również będzie zmierzało do nieskończoności 1 zmierza do 1. To wyrażenie będzie nam zmierzało do zera, dlatego że małą szóstkę dzielimy przez coś olbrzymiego. I wyrażenie ostatnie również zmierza nam do zera. Czyli otrzymaliśmy wyrażenie nieskończoność razy 1 minus 0 plus 0. Co oczywiście daje nam nieskończoność razy 1, czyli nieskończoność. Ponieważ nie otrzymaliśmy. Stałej liczby rzeczywistej. Wnioskujemy, że nasza funkcja nie ma asymptoty poziomej w nieskończoności, ale wiemy też, że im bliżej nieskończoności, nasza funkcja ucieka nam do nieskończoności. Możemy to zaznaczyć na przykład tak. Teraz zastanówmy się, w jaki sposób nasza funkcja będzie zachowywała się w minus nieskończoności. Czyli liczymy granicę przy x zmierzającym do minus nieskończoności, ja tylko zmodyfikuję nasze obliczenia. Do tego etapu. Nie będzie żadnej zmiany, natomiast teraz za x wstawiamy minus nieskończoność, czyli mamy minus nieskończoność do potęgi czwartej i tak da nam nieskończoność. I również w nawiasie nie będzie żadnej zmiany, czyli jeżeli nasze x zmierzają do minus nieskończoności, wartości naszej funkcji również uciekają do nieskończoności. Zaznaczę na razie to w ten sposób. Teraz pozostało nam już tylko wyznaczyć przedziały monotoniczności oraz ekstrema funkcji. Zaczniemy od obliczenia pochodnej funkcji F od X, czyli mamy x pochodna z x do czwartej to jest 4x do trzeciej, i tu mamy stałą, czyli stałą przepiszemy i mamy pochodną z x do drugiej, czyli 2x. Na końcu mamy pochodną ze stałej, która wynosi 0. Uporządkujmy jeszcze naszą pochodną, czyli mamy 4x do trzeciej minus 12x. Warunkiem koniecznym ist na istnienie ekstremum jest to, aby pochodna była równa 0, czyli teraz naszą pochodną przyrównajmy do 0, czyli mamy 4x do potęgi trzeciej minus 12x równa się 0. Proponuję, aby podzielić całość na 4, czyli mamy x do trzeciej minus 3x równa się 0. Wyciągnijmy wspólny czynnik przed nawias. Czyli w nawiasie mamy x do kwadratu minus 3 równa się 0. Zastanówmy się, kiedy iloczyn dwóch liczb daje 0. Oczywiście wtedy, gdy przynajmniej jedna z nich jest 0. Czyli pierwszą liczbę przyrównujemy do 0 oraz drugą liczbę przyrównujemy do 0. Mamy tutaj wzór skróconego mnożenia. Mamy postać a kwadrat minus b kwadrat. Więc zamieńmy to na dwa nawiasy, czyli a minus b razy a plus b. W naszym wypadku będzie to x minus pierwiastek z 3 razy x plus pierwiastek z 3. I znowu zastanawiamy się, kiedy iloczyn dwóch liczb 0. Oczywiście wtedy, gdy jedna z nich będzie 0. Jeśli to przyrównamy do 0, to nasz x będzie wynosił pierwiastek z 3, a po przyrównaniu do zera drugiego nawiasu dostaniemy, że x równa się minus pierwiastek z trzech. W ten sposób otrzymaliśmy trzy miejsca podejrzane o istnienie ekstremum. Naszkicujmy wykres naszej pochodnej, czyli zaznaczmy jej miejsca zerowe, czyli mamy 0 minus pierwiastek z 3 oraz pierwiastek z 3. Mamy tutaj funkcję wielomianową. Ponieważ współczynnik przy najwyższej potędze jest dodatni, zaczynamy rysowanie od prawej strony, od góry. Nasz wielomian jest to wielomian trzeciego stopnia, czyli maksymalnie może posiadać trzy pierwiastki. Czyli każdy z, nasz, każdy z tych pierwiastków jest pierwiastkiem jednokrotnym, czyli nieparzystokrotnym. Stąd też dochodząc do pierwiastka przechodzimy na drugą stronę. Dochodzimy do zera, przechodzimy na drugą stronę i do minus, trzy, minus pierwiastek z trzech przechodzimy na drugą stronę. I teraz na podstawie wykresu pochodnej określimy monotoniczność funkcji f. Stwórzmy tabelkę. W pierwszym wierszu mamy x, w drugim pochodną funkcji f od x i w trzecim funkcję f od x. Nasza oś została podzielona na cztery przedziały, czyli pierwszy przedział mamy od minus i skończoności do minus pierwiastka z 3. Drugi przedział jest od minus pierwiastka z 3 do 0. Dalej mamy od zera do pierwiastka z 3 i ostatni przedział od pierwiastka z 3 do nieskończoności. W pierwszym przedziale pochodna przyjmuje wartości ujemne, w drugim dodatnie, w trzecim ujemne i w czwartym dodatnie. I wnioskujemy na podstawie zachowania pochodnej, że nasza funkcja F w pierwszym przedziale maleje, w drugim przedziale rośnie, dalej maleje i na końcu rośnie. Widzimy więc, że funkcja F dla x równego minus pierwiastek z trzech ma minimum lokalne, dla 0 ma maksimum i dla pierwiastka z trzech minimum lokalne. Obliczmy jeszcze te. Ekstrema, czyli policzmy f od minus pierwiastka z 3, czyli teraz za x wstawiamy do wzoru na funkcję f od x, pod x minus pierwiastek z 3, czyli mamy minus pierwiastek z 3 do potęgi 4, minus 6 razy minus pierwiastek z trzech do potęgi drugiej, plus 5. I otrzymujemy. Minus do potęgi parzystej znika. Mamy 9, tutaj mamy minus do potęgi parzystej znika, czyli zostaje minus. I jest 6 razy 3, czyli 18 i plus 5. Czyli otrzymujemy minus 4. Policzmy jeszcze F od pierwiastka z trzech. Oczywiście to będzie dokładnie to samo, bo tu wszędzie są potęgi parzyste, czyli to też będzie minus 4 i f od 0, czyli za każdego x wstawiamy 0, czyli zostaje nam tylko 5. Czyli nasze oba minima lokalne wynoszą minus 4, a maksimum 5. Zaznaczmy więc nasze pierwsze minimum, czyli mamy punkt o współrzędnych minus pierwiastek z 3 minus 4. I punkt pierwiastek z 3 minus 4. A punkt o zero 0,5 już był zaznaczony. Teraz możemy naszkicować nasz wykres. Czyli nasza funkcja w minus nieskończoności szła od nieskończoności. Następnie przechodzi przez nasze miejsce zerowe. Osiąga minimum, wraca przez miejsce zerowe, osiąga maksimum. Przechodzi przez kolejne miejsce zerowe, osiąga minimum i przez kolejne miejsce zerowe i ucieka do nieskończoności.